Bartosiewicz oburzyła się na film Stanowskiego. Stanowczo zareagowała. Oczekuję przeprosin. To jednak nie wszystko. Film Krzysztofa Stanowskiego, obnażający kłamstwa Natalii Janoszek, zobaczyło już ponad 3 mln osób. Materiał wzbudza kontrowersje. Okazuje się, że spotkał się z oburzeniem między innymi Edyty Bartosiewicz. Wokalistka zarzuciła Stanowskiemu, że nie zapytał jej o zgodę na wykorzystanie w filmie fragmentu jej hitu Skłamałam. Będzie afera? Krzysztof Stanowski pod koniec maja opublikował na swoim kanale na YouTube materiał, w którym obnażył prawdę na temat rzekomej kariery Natalii Janoszek w Bollywood. Fakt, że celebrytka nie poczuła skruchy, a nawet zapowiedziała skierowanie do sądu sprawy o naruszenie dóbr osobistych, nakręcił dziennikarza do dalszego działania. Stanowski postanowił przeanalizować całą karierę Natalii Janoszek, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W celu zebrania materiałów udał się nawet do Indii. Krzysztof Stanowski w filmie o Janoszek wykorzystał piosenkę Skłamałam. Wieczorem 28 lipca Krzysztof Stanowski opublikował w sieci trwający blisko 3 godziny materiał, w którym obnaża liczne kłamstwa Natalii. Na wstępie filmu pojawia się plansza informująca o tym, czym jest mitomania, jak się objawia oraz jak się ją leczy. Stanowski podejrzewa, że aktorka cierpi właśnie na tę przypadłość. Na filmie dziennikarz dokumentuje między innymi na to, że w Indiach Natalia Janoszek jest kompletnie nieznana, że kupiła sobie obserwatorów na Instagramie, kłamała, że leciała na wakacje prywatnym samolotem oraz że na festiwal do Cannes przyleciała helikopterem z Nicei. Stanowski przeanalizował nawet z lekarzem informacje o stanie zdrowia, jakie Janoszek przekazywała w mediach. Znalazł dowód na to, że nikt nie zapłacił $1 000 000 za kolację z nią, za to ona zapłaciła sporą sumę za sesję okładkową w prestiżowym magazynie. A to jeszcze nie wszystko. Trwające prawie 3 godziny nagranie Stanowskiego w 2 dni zobaczyło ponad 3 miliony osób. Edyta Bartosiewicz oburzona zachowaniem Stanowskiego. Teraz do afery związanej z Natalią Janoszek i Krzysztofem Stanowskim włączyła się także Edyta Bartosiewicz. W swoim filmie zatytułowanym Natalię dziennikarz umieścił bowiem krótkie fragmenty piosenki Skłamałam. Okazuje się, że wokalistka nie miała o tym pojęcia, a kiedy się dowiedziała, nie kryła rozgoryczenia. Edyta Bartosiewicz opublikowała w mediach społecznościowych wpis, z którego wynika, że nie spodobał jej się fakt, iż Stanowski nie zapytał jej o zgodę na wykorzystanie fragmentów jej piosenki. Zadzwonił właśnie znajomy i spytał, czy oglądałam najnowszy film znanego vlogera Krzysztofa Stanowskiego na YouTube. Podobno pojawiają się tam fragmenty mojej piosenki Skłamałam. Chcąc nie chcąc weszłam na wskazany kanał sportowy i zaczęłam pobieżnie przeglądać prawie 3-godzinny materiał, demaskujący jakąś panią z showbizu. Faktycznie, utwór pojawia się tam kilkakrotnie w krótkich odsłonach, będąc czymś w rodzaju muzycznego motywu, ilustrującego temat wodzącej media za nos celebrytki. Pan Krzysztof przyłożył się do roboty, to trzeba mu przyznać, zapomniał tylko zapytać mnie o zgodę, napisała Bartosiewicz na Facebooku. Pod jej wpisem nawiązała się burzliwa dyskusja. Część internautów twierdzi, że Stanowski złamał prawo i powinien odpowiedzieć za wykorzystanie fragmentu utworu.
Niektórzy uważają jednak, że dzięki niemu wiele osób przypomniało sobie o twórczości Bartosiewicz, za co wokalistka powinna być mu wdzięczna. Inni podkreślają, że Stanowski miał prawo do wykorzystania krótkich fragmentów piosenki zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem cytatu. Edyta Bartosiewicz żąda przeprosin od Stanowskiego. Edyta Bartosiewicz dzień po wydaniu oświadczenia na Facebooku jeszcze raz wypowiedziała się na temat filmu Stanowskiego, w którym wykorzystano jej piosenkę. We wpisie opublikowanym na Instagramie wyjaśniła, dlaczego tak stanowczo zareagowała na zachowanie dziennikarza. Wszystkie swoje piosenki pisałam z myślą o tym, by niosły pozytywny przekaz. Nie chcę, by w jakikolwiek sposób przyczyniały się do nagonki na kogoś, kto być może ma jakieś poważne zaburzenia osobowościowe, oświadczyła. Napisała także, że oczekuje od Krzysztofa Stanowskiego przeprosin. To jednak nie koniec jest roszczeń. Oczekuję przeprosin za użycie fragmentów utworu Skłamałam bez mojej zgody, usunięcia ich ze swojego filmu i wpłacenia odpowiedniej kwoty na rzecz wskazanej przeze mnie organizacji charytatywnej. PS Wszystkie prawa do moich piosenek są po mojej stronie, zakomunikowała Edyta Bartosiewicz.